Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej dyskusji w Klubie Jagiellońskim poświęconej wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Bardzo mi miło, że tak Państwo przyszli tłumnie w te upalne popołudnie. Będziemy dyskutować w następującym gronie. Naszymi gośćmi będą, może zacznę od mojej lewej, pan dr Wojciech Konończuk, specjalista z zakresu spraw międzynarodowych oraz Europy Wschodniej, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Pan dr Łukasz Adamski, historyk, politolog, wicedyrektor Centrum Mierszewskiego, też specjalista w zagadnieniach polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich. I po mojej prawej stronie redaktor Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, publicysta, dziennik Gazeta Prawna, również podcast międzynarodowy w Onecie, no też wieloletni specjalista od zagadnień Europy Wschodniej, no i autor tej głośnej publikacji Polska na wojnie. Dobrze, więc chciałbym zacząć od takiego pytania pierwszego, trochę porządkującego naszą sytuację, trochę pewnie ustawiającego naszą dyskusję. Mianowicie chciałbym zapytać o sytuację frontową i polityczną w tym momencie, jaka jest na Ukrainie. Więc tak, może zadam takie dosyć rozbudowane pytanie. No w tej sytuacji trochę mniej się mówi o wojnie ukraińsko-rosyjskiej w Polsce, natomiast ona nadal trwa. I chciałbym dopytać, jaka jest sytuacja w tym momencie frontowa, jakie to ma znaczenie dla państw, czy możemy mówić o zmęczeniu żołnierzy obu stron, czy Rosja będzie dążyć do kolejnej ofensywy, czy Ukraina będzie dążyć do rozejmu lub pokoju. Może zacznijmy od pana Zbigniewa. Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście to, co się dzieje na Ukrainie, absolutnie spadło z czołówek gazet i nie, czy też z czołówek w ogóle mediów. Nie jest atrakcyjne. W ogóle można odnieść takie wrażenie, że z punktu widzenia, że Rosja też zaczęła rozumieć, jak omijać pewne wizerunkowe pułapki, też prowadząc wojnę, czy też działając na froncie. Okazuje się, że jakieś spektakularne operacje, nawet takie jak ta ostatnia na Charkowszczyźnie, nieudana, rozpoczęta w połowie maja, one ponownie budzą zainteresowanie świata w Ukrainą. Tak jak marsz na Kijów wzbudził ogromną reakcję świata na to, co zrobiła Rosja. Natomiast takie powolne przesuwanie wała w Donbasie, domykanie tych granic administracyjnych Donbasu, jest z punktu widzenia mediów światowych nudą, a bardzo efektywne z punktu widzenia rezultatu dla Putina. W sensie powolne, po pierwsze, wyniszczanie armii ukraińskiej, powodowanie, że ona traci zasoby ludzkie, zasoby sprzętowe, poszerzanie tego stanu posiadania terytorialnego, czy też przełamywanie punktów, które są strategiczne na Donbasie, takich jak na przykład droga z Pokrowska do Konstantynówki. Ona jest w zasięgu artylerii rosyjskiej, ale nie została jeszcze naruszona na froncie. Czyli krótko mówiąc, Rosjanie prowadzą mało spektakularną działalność wojenną, zajmując kolejne wsie, które nikomu nic na świecie nie mówią, czy przysiłki, czy miasta, takie jak dzielnica Kanał w Czasifiarze, czy jak wioski na zachód od miejscowości Oczeretyne, też nic nikomu to nie mówi. To nie budzi zainteresowania mediów światowych, jest taką wersją Donbas Plus z okresu po 2014 roku, a przynosi Rosji po prostu korzyści na froncie w postaci zdobyczy terytorialnych i wykańczania armii ukraińskiej. To jest moim zdaniem trend bardzo niebezpieczny w tym sensie, że jakby nie likwiduje to jakieś przewagi w potencjalnych rozmowach Ukrainy z Rosją. No i krótko mówiąc, Ukraina przegrywa wojnę o uwagę w taki sposób. Ta Charkowszczyzna z połowy maja, ona w zasadzie nie przyniosła Rosjanom jakichś drastycznych sukcesów. No może poza rzeczywiście takim zagarnięciem tego kawałka ziemi wokół Wowczańska na północny wschód od Charkowa, co jest jakby potencjalnie dobrą kartą w rozmowach o zawieszeniu broni z Ukrainą jako takie pozorne ustępstwo, gdyby do tych rozmów doszło
potencjalnie. Natomiast te powolne przesuwanie wała to jest przekleństwo Ukrainy. To nie jest kwestia tylko uwagi mediów międzynarodowych, ale też takiej demoralizacji machiny wojennej w ukraińskiej. Te dezercji, które stały się w plagą sytuacji na Donbasie. Teraz są proponowane nowe regulacje, które będą pozwalały wrócić w szeregi swoich jednostek, jeżeli dezerter po prostu z własnej woli powróci do swojej jednostki. To jest ta nuda frontowa, która jest teraz, ona jest znacznie niebezpieczniejsza niż spektakularne marsze na Kijów, czy nowe operacje, otwieranie północnego frontu, te mityczne przez Łukaszenkę. To jest potencjalnie dla Ukrainy po prostu bardzo groźne. Znaczy ja tutaj mogę tylko dodać jedną rzecz, że faktycznie w tym momencie wojsko rosyjskie stara się zająć coraz to nowe wioski. One faktycznie nikomu nic nie mówią, być może oprócz wioski Nowy Jork, która jeszcze nie jest zajęta, no ale z uwagi na bardzo ciekawą nazwę, może jej zajęcie być może wywoła jakąś uwagę. Więc jest to coś, co być może z punktu widzenia opinii publicznej i mediów jest mało spektakularne, ale też trzeba zwrócić uwagę, że Rosjanie bardzo dużo ludzi tracą przy tym zajmowaniu wiosek. Tracą znacznie więcej od Ukraińców. No, Ukraińcy też jako strona broniąca się tracą mniej ludzi. Oczywiście też potencjał ludnościowy Ukrainy jest znacznie mniejszy, a w związku z tym to potencjał mobilizacyjny. I do tego też Ukraina jako kraj demokratyczny no, musi zwracać uwagę na takie parametry jak życie żołnierzy przy prowadzeniu działań wojennych. Rosja może sobie pozwolić na znacznie większe straty. W każdym razie zgadzają się z tą tezą, że oczywiście rosyjska armia zajmuje coraz to nowe jakieś wioseczki. Na Charkowszczyźnie im nie wyszło, no raczej są wypychani. No to jednak ogólnie mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że Ukraina przegrywa, tylko że trwa pewnego rodzaju taka walka na wyniszczenie, gdzie obie strony tracą. Czy dojdzie do rozmów pokojowych albo przełamania tej sytuacji na korzyść Ukrainy? Nie wiadomo, na pewno ważnym czynnikiem będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tak, też takie parametry jak liczba sprzętu, który pozostaje do dyspozycji Rosji i Ukrainy. Tutaj Ukraina dostaje najnowocześniejszy sprzęt Zachodu, ale jego jest mało. Rosja z kolei wygrywa ilością tego sprzętu, przy czym ja nie chcę też, żeby państwo uważali, że jestem jakimś wybitnym analitykiem wojskowym. To raczej przekazuję to, co jest tak naprawdę wiedzą powszechną. Natomiast to, co mogę powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, a muszę powiedzieć, że tak naprawdę ja prawie połowę wojny tego czasu spędzam na Ukrainie z różnych powodów i zawodowych, i osobistych, ale w każdym razie ostatni raz wróciłem z Kijowa 1,5 tygodnia temu i pewnie za tydzień znowu pojadę. To mamy do czynienia z narastającym kryzysem wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego. I ten kryzys, on się może nie przejawia się tym, że Ukraińcy stracili wolę walki czy oporu. Nie, to jest, bo rozumieją, że wojna prowadzona przez Putina, przez Rosję, to jest wojna o zniszczenie ukraińskiego państwa, o zniszczenie ukraińskiej odrębnej tożsamości narodowej, kultury, bo tak naprawdę celem Putina, tym faktycznym jest pozbawienie, jest inkorporowanie części Ukrainy do Rosji, oraz wymuszenie na pozostałej części Ukrainy uznania tego i podporządkowanie sobie polityczne reszty państwa ukraińskiego. Więc, to zmęczenie moralne, o którym mówię, Ukraińców, zmęczenie psychiczne może, ono nie tyle się przejawia w tym, że nie mają woli oporu przeciwko Rosji, ale są społeczeństwem coraz bardziej straumatyzowanym, bo jest ryzyko mobilizacji, bo mnóstwo ludzi straciło już bliskich na tej wojnie, bo są rodziny, które od 2 i 2,5 roku są rozłączone, no bo na przykład żona z dziećmi wyjechali do Polski czy do Niemiec, nie wracają do takiego Dniepra, Charkowa, bo tam jest ryzyko oczywiście śmierci w wyniku ataków bombowych, a z kolei mężczyźni nie mogą wyjeżdżać poza granicę Ukrainy. No i wreszcie, i na tym może tutaj to powiem, ale potem w jakiejś kolejnej wypowiedzi mogę rozwinąć, jest bardzo poważna sprawa, której w Polsce chyba i w ogóle na Zachodzie nie doceniamy. To jest ten kryzys wywołany katastrofalnym
stanem ukraińskiej energetyki. To jest, proszę państwa, coś, co zwłaszcza latem, zwłaszcza przy tych temperaturach, odczuwa każdy. Bo jeśli wojnę, nie każdy Ukrainiec odczuwa. No oczywiście, no jest takie ogólne świadomość ryzyka, tak? Ale jeśli ktoś tam mieszkał w Kijowie, po wyrzuceniu Rosjan z Kijowszczyzny czy we Lwowie, no to no jest dobrze. Jest jakieś ryzyko, że coś spadnie na głowę, jak się nie będzie uważało. Ale to ryzyko można porównać, nie wiem, do ryzyka śmierci w wypadku samochodowym, jak się regularnie jeździ samochodem, tak? Dojeżdża do Warszawy i z powrotem. Na przykład na autostradzie z Łodzi do Warszawy. Natomiast te braki prądu, to jest coś, co każdy Ukrainiec odczuwa. I w tym momencie prąd jest kilka godzin dziennie w ukraińskich mieszkaniach. Mniej więcej przez 12 godzin dziennie tego prądu nie ma i zazwyczaj jeszcze w tych pozostałych godzinach też nie ma. Są nawet takie specjalne strony, gdzie można to podejrzeć. A co to oznacza? To oznacza problemy dla ludności, no oczywiste, tak? Lodówki, ci Ukraińcy, którzy mieszkają w wieżowcach, a takich jest bardzo dużo, znacznie więcej niż w Polsce, mają problemy, żeby dostać się na 20 czy 25 piętro, bo muszą tam wchodzić, tak? Albo schodzić. Jeśli ktoś ma małe dzieci, to wózki trzeba sprowadzać, bo z wind nie można korzystać. Nie ma wody, bo urządzenia, no znaczy, bo system... System działa znaczy pompy działają na prąd, a żeby wodę dostarczyć na takie piętro, no to potrzebne są pompy. Kanalizacji nie ma, jak ktoś nie ma gazu, a nas właśnie na tych wysokich piętrach też nie można doprowadzić gazu, to musi gotować na prądzie, no i więc nie może sobie niczego, żadnego obiadu przyrządzić. To są też ogromne problemy dla ukraińskiego biznesu, a przecież państwo ukraińskie musi zarabiać, tak? Gospodarka musi jakoś istnieć, a bez prądu to jest bardzo trudno. I odkąd się ten kryzys zaczął, czyli mniej więcej od czerwca, no widać, jak mocno tutaj ta sprawa podłamuje takie przekonanie Ukraińców, że musimy walczyć do pełnego zwycięstwa. I dlatego chyba coraz więcej też Ukraińców uważa, że należy pójść na jakieś negocjacje z Rosją, nie rozumiejąc chyba, że Rosja nadal domaga się bezwarunkowej kapitulacji Ukrainy, więc te negocjacje przypuszczalnie do niczego nie doprowadzą. Tak, uwaga. Tak. Nie, poczekaj, może z tej strony. Dobrze, ja myślę, że można popatrzeć na kwestię wojny i sytuacji wokół wojny z różnych kamer. I moi wyśmienici przedmówcy popatrzyli na to z różnych kamer. Ja mam swoją kamerę i chciałem z tej mojej kamery popatrzeć. Te kamery pokazują podobny obraz, więc ja nie będę polemizował, tylko chciałem może zwrócić uwagę na pewne sprawy, które są rzadko zauważane. Znaczy, ważny jest kontekst. Mamy prawie 2,5 roku wojny. Linia frontu jest cały czas w podobnym miejscu. Znaczy, Rosjanie oczekiwali, duża część Zachodu oczekiwała, że ta ofensywa rosyjska, która zaczęła się kilka miesięcy temu, że ona doprowadzi do załamania przynajmniej w niektórych odcinkach frontu ukraińskiego. Biorąc pod uwagę problemy z amunicją artyleryjską, które jeszcze wiosną Ukraińcy mieli, pamiętacie państwo te przedłużające się oczekiwanie na decyzję kongresu w sprawie tego nowego pakietu wsparcia wojskowego Ukrainy, to się nie wydarzyło. Znaczy, 2,5 roku wojny i Rosjanie nie są w stanie odnieść sukcesu, nie są w stanie tego frontu wywrócić, mimo tego, że Ukraińcy mają pogłębiające się problemy. Mają problemy cały czas z kwestią broni, której jest za mało, mają problemy z mobilizacją, bo brakuje odważnej decyzji politycznej, żeby do tej mobilizacji, nową falę tej wielkiej mobilizacji ogłosić. A mimo tego Ukraińcy się trzymają. I to pokazuje z jednej strony problemy ukraińskie, czy może to, że mimo problemów wszystkich ukraińskich, ta armia cały czas się trzyma i ta, mam też wrażenie, też trochę bazując na wiedzy moich kolegów z OSW, którzy regularnie jeżdżą w okolice frontu i też w ostatnich tygodniach i dwóch, trzech miesiącach, przywożąc bardzo ciekawe informacje, których często gdzieś tam nie widać tak bardzo w mediach, to jest kwestia tego, że duch sił zbrojnych Ukrainy jest często wyższy niż społeczeństwa ukraińskiego. Znaczy ci żołnierze, którzy są zahartowani tymi dwoma ponad, a czasami dłużej, prawda, bo to, ta wojna, jak wiadomo, nie zaczęła się w lutym 2022 roku, więc oni sobie zdają sprawę, jaka jest stawka tej wojny i oni codziennie, mając kontakt z tym rosyjskim imperializmem agresywnym, jak gdyby doskonale zdają sobie sprawę z tego, co by oznaczało dla ludności cywilnej przełamanie frontu w tym czy w innym miejscu przez siły rosyjskie. Rosjanie mają z tym problem, dlatego że oni by bardzo chcieli odnieść sukces i oni, myślę, że przygotowali jakieś fajerwerki przed szczytem NATO, tak żeby spróbować upokorzyć jeszcze mocniej prezydenta Bidena, a mają z nim różne rachunki do wyrównania. Jak wiemy, to się nie wydarzyło.
Ale to nie znaczy, że Rosjanie się nie starali albo że nie chcieli tego zrobić, tylko to po prostu nie wyszło. To z drugiej strony pokazuje też liczne słabości sił rosyjskich. My się często skupiamy na różnych problemach sił ukraińskich, ale zapominamy, że po tej drugiej stronie, gdzie często mamy mniej informacji, co się tak naprawdę dzieje, natomiast po efektach, po owocach i poznacie. Znaczy tych efektów rosyjskich działań zbrojnych, takich jakby tego Kreml oczekiwał, cały czas nie ma i to jest oczywiście dobra informacja. Druga sprawa to jest kwestia uwagi, jaka jest skupiona na Ukrainie. Jesteśmy krótko po szczycie natowskim, gdzie jednak Ukraina była jednym z kluczowych tematów, mimo tego, że Amerykanie w sytuacji przedwyborczej jednak nie chcieli na potrzeby publiczności amerykańskiej jakby za bardzo podnosić znaczenia kwestii ukraińskiej wśród tych ważnych tematów rozpatrywanych na szczycie NATO, bo to po prostu nie jest temat popularny politycznie w społeczeństwie ukraińskim. A jak wiadomo, to Stany Zjednoczone są i będą tym najważniejszym wspierającym zbrojnie państwo ukraińskie. Niedawny atak na szpital onkologiczny dziecięcy w Kijowie to było coś, co ponownie przykuło uwagę świata, który oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że ta wojna jest dla Ukrainy i też dla państw, które Ukrainę wspierają, coraz trudniejsza. Ale z drugiej strony nie bardzo widać alternatywę. To znaczy żaden poważny polityk dzisiaj, mówię o poważnych politykach, tych sprawujących najwyższe uczelnie, najwyższe urzędy, nie zaproponował czy nie wystąpił z inicjatywą pokojową, która by oznaczała pewnie ustępstwa na niekorzyść strony ukraińskiej. To nie znaczy rzecz jasna, że w mainstreamie nie mamy polityków, którzy by to, nie wiem, sugerowali, do tego dążyli. To są cały czas działania niepubliczne. Znaczy, dopóki nie ma załamania się frontu ukraińskiego, a tego mam wrażenie i mam przekonanie, że w najbliższych kilku miesiącach, bo to jest taki okres, kiedy możemy coś realnie prognozować, do tego załamania nie dojdzie. Ukraińcy, jak mówiliśmy już o tym, dostali pakiet wsparcia amerykański. Mamy te 40 miliardów obiecanych na kolejnym, na poprzednim szczycie, tym najnowszym szczycie NATO. To sprawi, że przynajmniej do początku najbliższego roku Ukraińcy mają czym walczyć. To nie znaczy, że oni dostali wystarczającą ilość sprzętu, amunicji artyleryjskich i innych potrzebnego im wyposażenia wojskowego, które by dało nadzieję na coś więcej niż na utrzymanie frontu. I to jest, myślę, że główny zarzut, jaki można dzisiaj sformułować pod adresem państw zachodnich, że dają Ukraińcom wystarczająco, na tym etapie przynajmniej, żeby utrzymywać linię frontu. Łukasz mówił o tym, że te przesunięcia są nieznaczące, prawda? Mówimy o korekcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kilku albo kilkunastu kilometrów na tym czy innym odcinku frontu, ale dają państwa natowskie, czy szerzej Zachodu, zbyt mało, żeby Ukraińcy mogli w ogóle myśleć o tym, żeby przejść do działań ofensywnych i z tego czy innego regionu zacząć Rosjan wypierać. Ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj, ona się nie zmieni. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest pewnie główna rachuba i główna nadzieja Rosjan, to jest, że oni będą w stanie wygrać wojnę nie tyle na froncie, bo jak widzimy, nie są w stanie, co będą w stanie wojnę wygrać politycznie, dlatego że zmęczą Zachód. Znaczy, widzimy, że przepychanie kolejnych pakietów, czy w Waszyngtonie, czy w Europie, jest coraz trudniejsze. Jest oczywiste, że bez wsparcia zachodniego Ukraina nie będzie w stanie tej wojny, nie byłaby w stanie tej wojny prowadzić. I to jest ta nadzieja Kremla, że mamy pewne sygnały, które gdy pozwalają Kremlowi sądzić, że nie dojdzie do przełomu pozytywnego dla Rosjan, przełomu na froncie, ale może dojść do pozytywnego dla Rosjan przełomu w politycznym wymiarze reakcji zachodnich na tą wojnę. I na to grają Rosjanie. Dobrze, dziękuję. Czy chce pan odpowiedzieć może? Albo któryś z panów? Rzeczywiście, ja tutaj się w 100% zgadzam z szefem OSW, który mówi o tych uwarunkowaniach politycznych. To bardzo wyraźnie widać po tym, co się dzieje w Stanach. No, jakby typowany na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Vance, on bardzo wyraźnie w swoich tekstach formułował stosunek do Ukrainy. Te teksty czytamy nie tylko my, prawda? Czyta je też Putin i czyta jego otoczenie. I rozumie, że warto otoczenie Putina, że warto na to grać. Ten facet ma bardzo jednoznaczne poglądy na temat tego, jak wojna powinna się skończyć. Czy Trump, który w wywiadzie wczoraj, w wywiadzie dla Bloomberga, bardzo specyficznym wywiadzie, powiedział,
że Stany Zjednoczone będą prowadziły politykę jak firma, jak towarzystwo ubezpieczeniowe, że będziemy płacić za bezpieczeństwo. Tam padł przykład Tajwanu. I to są też deklaracje, no, które po prostu zachęcają do przetestowania Zachodu, do wzięcia go na przeczekanie. I to jest w zasadzie tyle, co chciałem dodać, bo pełna zgoda. To jest jakby cała ta sytuacja wokół Ukrainy w gruncie rzeczy rozegra się najpewniej w wymiarze politycznym. Nie na polu walki. Dobrze, to przejdziemy dalej. Trochę pociągnę wątki, które panowie, każdy z panów poruszył. Mianowicie pan Zbigniew mówił o problemach frontowych, pan Łukasz, pan doktor Adamski o problemach energetycznych, pan doktor Konończuk o sytuacji międzynarodowej. Ja bym chciał teraz zapytać o to, czy w obliczu tych problemów obie strony redefiniowały warunki czy sytuację, która ich zadowoli, tak? Jaka będzie końcowa w tej wojnie. Mi się przypomina taki tekst, który kiedyś czytałem, takiego jednego z ideologów imperializmu rosyjskiego współczesnego, Zachara Prilepina, który pisał, że celem ostatecznym jest zajęcie Kijowa po prostu i ziem wokół Dniepru. I czy wobec tego, wobec potencjalnego wyboru Trumpa, nie wiem, ostatnich wyborów europarlamentarnych w Europie, wzrostu sił prorosyjskich w Europie, jak w tej sytuacji obie strony definiują panu zdaniem warunki sukcesu w tej wojnie? Ja może powiem krótko. Ja myślę, że te cele są od zawsze takie same. Od momentu, kiedy Sobczak, czyli mentor Putina, namawiał władze niepodległej Ukrainy po 1991 roku, żeby wycofały deklarację niepodległości, czy też przemyślały kwestię Krymu. To jest, tym celem jest zniszczenie narodu ukraińskiego i zniszczenie państwa ukraińskiego. To jest, od tego musimy mieć świadomość, że elity rosyjskie, niezależnie od tego, kto będzie w Rosji rządził, tu jest pełna ciągłość. Nawet w szalonych 90-tych, w czasach kryzysu, pijaństwa i pijanej polityki rosyjskiej, była świadomość, że trzeba będzie powrócić do pytania ukraińskiego, w pytania, które jest jednoznaczne, że Ukraina jako państwo niepodległe w granicach 91 roku z narodem 48-milionowym nie może po prostu istnieć. Celem Rosji jest zniszczenie Ukrainy i zniszczenie narodu ukraińskiego. Powolne, pełzające dokonanie w absolutnej degradacji tego państwa. Tutaj przykładem padł przykład prądu. Ja mogę dodać przykład Charkowa. W warunkach, w których funkcjonuje Charków, to jest metropolia 1,5-milionowa sprzed wojny, która nie przyciąga inwestycji, nie ma w niej perspektyw modelu rozwojowego. To jest metropolia, która jest skazana na takie powolne obumieranie, na powolne gnicie. I to dotyczy czy Charków, czy też kwestia właśnie rozwalania energetyki ukraińskiej, powodowanie, żeby ludzie żyli po prostu gdzieś tam w takich warunkach animalnych, to jest jakby w praktyce element właśnie niszczenia Ukraińców jako narodu i państwa ukraińskiego jako państwa. I ten cel będzie konsekwentnie po prostu realizowany przez lata. Tutaj ja się nie spodziewam jakiejś zmiany. To jest obserwowane od początku 90. Bo my patrzymy na wojnę czasami z perspektywy 24 lutego i inwazji pełnoskalowej, ale wystarczy przypomnieć kwestię trucia kandydata opozycji na prezydenta. Przecież próbowano otruć Juszczenkę, zabić go próbowano. To są działania, które wymykają się z takiej analizy standardowej patrzenia na stosunki dwustronne pomiędzy państwami. A przecież tam te stosunki w tamtym czasie były znacznie lepsze. Te państwa miały więcej kanałów komunikacji uruchomionych między sobą. Z każdym rokiem to się po prostu tylko pogarsza. Tak. Tylko dodam. Wobec tego wydaje mi się, że rzeczywiście tak. W długofalowych nie możemy mówić o zmianie długofalowych celów, a krótkofalowo.
krótkofalowo chodzi też ciągle o to samo. Tak naprawdę o domknięcie granic administracyjnych na Donbasie i pozorowanie w rozmów pokojowych. Choć ja się zgadzam z tezą Instytutu Studiów nad Wojną, że Putinowi na rozmowach w tym momencie i w najbliższej przyszłości nie zależy. Bo mu się po prostu wiedzie. Powoli, ale to powoli, z dużą liczbą ofiar i z ogromnymi nakładami zasobów, ale ten walec krok po kroku posuwa na zachód. Ale takim taktycznym celem na pewno jest zajęcie po prostu całego Donbasu. Zresztą też jak się spojrzy na mapę, te wszystkie działania, które są prowadzone od południa w kierunku Pokrowska, od strony Toreczka, czy od północy od Lasu Srebrzańskiego, one służą tak naprawdę wzięciu w kocioł dużego zgrupowania ukraińskiego i zmuszenie, powtórzenie po pierwsze Iłowajska z lata 2014, później Debalcowego z 15 roku, zmuszenie Ukraińców do wynegocjowania czegoś na wzór Mińska 3. I to jest cel taktyczny, krótkookresowy Putina, ale długofalowym celem Rosji, putinizmu i systemu, który w Rosji obowiązuje, jest zniszczenie Ukrainy jako państwa i zniszczenie narodu ukraińskiego jako narodu. Ja nie tyle, że chciałbym polemizować, ale może przedstawię trochę inną perspektywę. Z innej kamery, tak. Dlatego, że to pytanie, które zostało zadane, ono wbrew pozorom jest bardzo trudne do odpowiedzenia. I proszę wierzyć, że najwięksi światowi znawcy Rosji, Ukrainy, a także politycy, dyplomaci ciągle sobie stawiają te pytania. W odniesieniu do Rosji przynajmniej. Wszyscy wiemy oczywiście, jakie są zadeklarowane cele Rosji, tak? I tutaj zgoda. No, bym powiedział, na podstawie publicznych wypowiedzi oraz wniosków z dotychczasowej polityki Putina i Rosji, a także rosyjskich elit, ja bym doszedł do takich samych wniosków, jeśli chodzi o zadeklarowane cele Rosji, jak redaktor Parafianowicz, tak? Czyli celem jest de facto zniszczenie ukraińskiego państwa, narodu, oczywiście uznanie międzynarodowe aneksji rosyjskich. Nie wiadomo, gdzie one się skończą. Natomiast my nie wiemy, na ile deklaracje w tym momencie władz rosyjskich odpowiadają ich faktycznym intencjom i faktycznej gotowości do pójścia na jakiś kompromis czy polityczny układ, tak? Tutaj jest szerokie pole do spekulacji, dlatego że jest bardzo ograniczony dostęp do źródeł najbliższych współpracowników Putina i do samego Putina. A wiemy, że ta decyzja o inwazji na Ukrainie została podjęta przez Putina osobiście, ewentualnie ze wsparciem kilku dosłownie jego najbliższych doradców, ale nawet Rada Bezpieczeństwa Rosji, czyli to ciało, które formalnie zatwierdza czy opiniuje różnego rodzaju decyzje dotyczące polityki zagranicznej, tak naprawdę kilka dni przed inwazją dowiedziały się, że ta inwazja faktycznie będzie miała miejsce, bo na przykład minister Ławrow, z tego co przynajmniej ja wiem, dowiedział się o tym na kilka dni przed 24 lutego. W związku z tym my nie wiemy, jaka jest, ponieważ my też nie mamy dokładnej wiedzy o stratach wojennych Rosji, tak? Nie mamy dokładnej wiedzy o liczbie sprzętu wojskowego, które Rosja ma w dyspozycji albo które ma, może otrzymać, to my po prostu nie wiemy, na ile te faktyczne deklaracje, czy to rosyjskie dyplomacje, ona oczywiście mówi o tym, że tak, oczywiście wojnę można łatwo skończyć, jeśli Ukraina uzna tak zwane realia terytorialne oraz jeśli się zgodzi na demilitaryzację, czytaj na rozbrojenie i na inne, na denazyfikację, czytaj na, bym powiedział, zgodę na to, żeby Rosja kształtowała jej politykę tożsamościową, no i oczywiście zakaz wstąpienia do NATO. No to są te oficjalnie zadeklarowane cele. A na ile Rosja jest gotowa do faktycznych kompromisów, no tutaj jest pole do spekulacji. Tak samo jeśli chodzi o Ukrainę. Proszę zwrócić uwagę. Mamy świetny dokument, który pokazuje, jakie są ukraińskie cele w tej wojnie. To jest tak zwany plan pokojowy prezydenta Zeleńskiego, który się składa z 10 punktów. No i on mówi o tym, że Ukraina powinna
odzyskać kontrolę nad wszystkimi okupowanymi przez Rosję terenami, czyli także nad Donieckiem, nad Ługańskim, nad Krymem. Rosyjska armia powinna opuścić terytorium Ukrainy, Rosja powinna zapłacić reparacje, a Putin i inni zbrodniarze rosyjscy powinni stanąć przed sądem. No i to są cele wojenne Ukrainy, z którym ja zresztą się całkowicie solidaryzuję, tak, jako obywatel, jako analityk. Natomiast pytanie jest, na ile znowu władze ukraińskie gotowe są pójść na pewne kompromisy, bo na ile uważają, że jest realne osiągnięcie tych celów w najbliższej perspektywie. Czy w ogóle, czy Ukraina jest w stanie po tych 2,5 roku morderczej wojny w ogóle myśleć o czymś takim? No i ja mam powody uważać, że w Kijowie dojrzewa pewnego rodzaju myśl o tym, że można by zaakceptować faktycznie, nie oczywiście nieformalnie, ale faktycznie na jakiś czas rosyjską kontrolę nad okupowanymi terenami, ale oczywiście pod tym warunkiem, że Ukraina dostanie gwarancję bezpieczeństwa ze strony najbardziej potężnych państw świata, czyli Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO, a najlepiej jeśli stanie się członkiem NATO, pod warunkiem, że Rosja wycofa się z tych wszystkich żądań, które de facto nakazują rozbrojenie się ukraińskiej armii, ukraińskiego państwa, czyli wycofa się z żądań demilitaryzacji Ukrainy, specjalnego statusu dla języka rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Wtedy być może Ukraina poszłaby na jakieś negocjacje. Prezydent Zeleński kilka dni temu wręcz zasugerował, że Ukraina jest gotowa na negocjacje i jest gotowa nawet zaprosić Rosję na drugi szczyt pokojowy, czy znaczy zgodzić się na udział może przedstawiciela Rosji w drugim szczycie pokojowym zorganizowanym pod agendą tejże Ukrainy. No i tutaj pytanie, kiedy, jeśli, no załóżmy wariantowo, jeśli do takich negocjacji by doszło, bo obie strony wydają się jednak zmęczone tą wojną, aczkolwiek faktycznie ja na miejscu Putina raczej nie szedłbym w tym momencie pozorowałbym jedynie chęć do negocjacji, a faktycznie starał się kontynuować wojnę, ale mówię, ja tej absolutnej pewności nie mam, więc pytanie, co może być takim triggerem, co może być takim bodźcem, który sprawi, że faktycznie do tych negocjacji dojdzie. I paradoksalnie, tutaj może skończę, ale też odpowiem na poprzednie trochę wątki, paradoksalnie myślę, że takim triggerem może być zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, bardzo przypuszczalne, bo faktycznie Trump jest dużym ryzykiem dla wszystkich, a Trump ze swoją mentalnością przypuszczalnie będzie chciał zawrzeć jakiś układ polityczny z Putinem. Natomiast kiedy się przekona, że Putin, no powiem, załóżmy, no przepraszam za takie może uproszczenie, no powie coś takiego, no Władimir, no zająłeś 20% Ukrainy, to jest twoje, reszta jest moje i kończmy tę wojnę. Oczywiście Putin tego nie będzie chciał, bo liczy na to, że będzie chciał zrealizować swoje maksymalistyczne cele. No i wtedy pytanie, jak zachowa się Trump. Może uznać, że Putin jest niedojrzałym partnerem do interesu, jako osoba o osobowości narcystycznej, może wręcz podjąć bardziej radykalne działania mające na celu wsparcie Ukrainy, w sytuacji, gdy wiemy, że polityka Bidena, no owszem, zapobiegła klęsce Ukrainie, ale czy ona przyczyniła się do zwycięstwa? Raczej Ukraina dostaje z ogromnym opóźnieniem wszystko to, o co prosi, z opóźnieniem rocznym, czy nawet dwuletnim. Więc czynnik Trumpa jest czynnikiem ryzyka, ale my po prostu też nie wiemy, jak się ta sytuacja rozwinie. A ewentualne zwycięstwo Bidena, no to jest takie raczej kontynuacja tego, co widzimy. Tak? W każdym razie można tę sytuację sprognozować i na pewno myślę, no opinia wielu elit europejskich, Trumpus ante portas, Hannibal pod bramami, Trump pod bramami, no jest dla mnie jednak trochę przesadna. To jest oczywiście duże ryzyko, to jest polityk nieprzewidywalny, ale nie jestem pewien, czy jego zwycięstwo bardzo mocno zaszkodzi Ukrainie, czy wręcz paradoksalnie pomoże, no bo nie znam wszystkich informacji, które mogłyby mnie skłaniać do jakiejś jednoznacznej prognozy. Wbrew temu, co mogłoby się może części z Państwa wydawać, nie ma sprzeczności między tym, co mówił Zbyszek, a tym, co mówił Łukasz. Zbyszek się skupił na kwestiach strategicznych, z którymi ja się całkowicie zgadzam. Łukasz się skupił na kwestiach taktycznych rosyjskich.
ale kwestie taktyczne prowadzą do celów strategicznych. Rosja nie jest tylko na wojnie z Ukrainą. Rosja, gdzie celem jest zniszczenie państwa ukraińskiego i substancji, pozbawienie Ukrainy dużej części substancji narodowej, tożsamości, jakby udowodnienie tezy koronnej, tezy Putina od lat deklarowanej, że nie ma narodu ukraińskiego, to są tak naprawdę Rosjanie, którzy zostali, Rosjanie, którym Polacy i Imperium Habsburgów powiedziało, że nie są Rosjanami. Ale celem Rosji, i to jest ten szerszy kontekst, to jest, Rosja jest także na wojnie z Zachodem. Rosja mówi to bardzo, bardzo jasno, o tym codziennie propaganda rosyjska wtłacza to do głów Rosjan. Ja polecam państwu, są różne kanały w sieciach społecznościowych, które tłumaczą wyrywki propagandy rosyjskiej z napisami po angielsku. Mamy też w ośrodku, w naszym kanale na YouTubie, regularny przegląd propagandy rosyjskiej. Polecam, bo to jest pokazanie, w jakim świecie żyje duża część społeczeństwa ukraińskiego, co w oczywisty sposób wpływa, rosyjskiego, przepraszam, co oczywisty sposób wpływa na to, jak to społeczeństwo funkcjonuje, jak to społeczeństwo myśli, jak to społeczeństwo... No, mamy do czynienia z, pewnie z... Trudno by znaleźć inny przykład w tej części świata, przynajmniej społeczeństwa, które jest poddane tak silnej indoktrynacji, no, z wykorzystaniem wszystkich nowych technologii, których w okresie nazistowskich Niemiec jednak tak rozwiniętych, czy w ogóle w porównywalny sposób rozwiniętych nie mieliśmy. I to jest ten punkt, który każe mi myśleć, że ta wojna po pierwsze szybko się nie skończy, że Rosjanie liczą na to, że te zmiany, o których mówiliśmy wcześniej w świecie zachodnim, głównie w Waszyngtonie, pozwolą Rosji osiągnąć kluczowe, strategiczne cele rosyjskie. Nie ma mowy o żadnych kompromisach, nawet w ten czy w inny sposób rozumianych. Strona ukraińska pewnie chciałaby zamrożenia frontu na jakiś czas, zdając sobie sprawę, oczekując, że być może sytuacja się polepszy, co byłoby też dużym ryzykiem dla Kijowa, dlatego że to by wytrąciło jednak Zachód, który z problemami, ale cały czas Ukrainę wspiera, właśnie z tego stanu, w który wprowadziła tenże Zachód inwazja rosyjska 2,5 roku temu. Natomiast z punktu widzenia Putina to byłoby tylko i wyłącznie taktyczne posunięcie na drodze do tego wszystkiego, co świetnie opisał Zbigniew Parafianowicz. Czyli Rosja jest nie tylko na wojnie z Ukrainą, gdzie cele maksymalistyczne ma, ale Rosja jest na wojnie z Zachodem, uważając, że ten Zachód jest słaby, że ten Zachód jest w systemowym kryzysie i to wszystko daje Rosji szansę na to, żeby no, wysadzić powietrze, mówiąc najprościej. Ten system, co Rosja zaczęła robić 24 lutego, ten system bezpieczeństwa, który powstał po 91 roku. Ale też zwróćmy uwagę, czasami warto czytać nie tylko Parafianowicza, Adamskiego czy Konończuka. Warto oczywiście czytać trójkę tych autorów, natomiast warto też czytać klasyków. My mamy głębokie tradycje polskich badań nad Rosją. I tutaj myślę o Marianie Zdziechowskim, wybitnym polskim znawcą międzywojnia, rektorze Uniwersytetu Stefana Batorego, który kilka świetnych książek napisał, one są w większości w sieci dostępne. Prawa autorskie już się skończyły. Jest taka jego ważna praca, taki dłuższy esej, 100-stronicowy. Wpływy rosyjskie na duszę polską, tak to się nazywa. Gdzie on między innymi udowadnia, nie tylko w tej książce, ale też kilku innych, że Rosjanie są maksymalistami, że jedną z kluczowych, konstytutywnych cech charakteru rosyjskiego jest maksymalizm. I ja ten maksymalizm widzę dzisiaj, patrząc na to, co w ciągu ostatnich lat robi Putin i jego koledzy. I nie ma dzisiaj zagrożeń większych dla Putina wewnątrz Rosji. Znaczy sytuacja, elita się przystosowała, także elita biznesowa. Proszę mi pokazać, który rosyjski oligarcha, wielki przedsiębiorca, cokolwiek w ciągu ostatnich 2 lat ponad powiedział przeciwko Putinowi. Społeczeństwo się przystosowało. Gospodarka rosyjska wprawdzie ma problemy, które się będą pogłębiać, ale to jest akurat czynnik, który mówi Putinowi, nie masz aż tak dużo czasu, żeby załatwić sprawę. Sytuacja we Francji, sytuacja w Niemczech, gdzie mamy wzrost AfD i jeszcze bardziej prorosyjskiej partii Sary Wagenknecht, gdzie w tych trzech landach wschodnich, gdzie będą wybory za kilka tygodni, te dwie siły polityczne mają powyżej 50% głosów. Jedna i druga partia jest antysystemowa, jedna i druga partia jest na wpoły faszystowska, jedna i druga partia jest w inny trochę sposób, ale prorosyjska. Jedna i druga partia jest antyukraińska. I antyunijna w tym, czy antyzachodnia w tym takim klasycznym rozumieniu. I to o sytuacji w Waszyngtonie i tam potencjalnych zmianach, które zgoda z Łukaszem, one niosą też pewne ryzyko dla Moskwy, ale cała ta skomplikowana bardzo układanka każe mi sądzić, że
Putin uważa, że z problemami, ale jemu uda się osiągnąć to, co sobie zaplanował. Także dlatego, że ma, i tym skończę, że ma za sobą cichego sojusznika. Proszę zwrócić uwagę na, moim zdaniem, jedno z ważniejszych zdań w komunikacie końcowym zeszytu NATO, gdzie Chiny zostały nazwane kluczowym państwem wspierającym Federację Rosyjską. I jest to oczywiście prawda, bo dzisiaj bez wsparcia maskowanego, otwartego, kiedy Chiny występują jako pośrednik w eksporcie albo reeksporcie różnych komponentów do Rosji, także procesorów tych mniej zaawansowanych, ale jednak, których potrzebuje machina wojenna rosyjska, no bez Chin prowadzenie tej wojny, tak jak Ukraina nie jest w stanie prowadzić wojny bez wsparcia Zachodu, tak samo Rosja bez posiadania za plecami Chin nie byłaby w stanie tej wojny prowadzić. Po co Chiny to robią? Dlatego, że mają, po pierwsze mamy wspólnotę ideologiczną między Pekinem a Moskwą, a po drugie Rosja jednak jest trochę traktowana przez Chiny jako pewien taran, który ma może nie tyle zniszczyć Zachód, bo tego Chiny nie chcą. Znaczy Chiny cały czas potrzebują handlu ze światem Zachodu. Natomiast zniszczenia tego systemu bezpieczeństwa, dzięki któremu Polska i inne kraje w regionie w ciągu ostatnich 30 lat się rozwijały. Tylko dodam rzeczywiście, bo to jest tak, że to nie chodzi nawet tylko o pomoc doraźną, militarną Chin dla Rosji, ale też o zdefiniowanie pewnych pojęć na przyszłość przy ewentualnych rozmowach o zawieszeniu broni. Chiny marzą o odegraniu jakiejś roli w negocjowaniu tego pokoju mitycznego czy porozumienia o zawieszeniu broni pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale jeżeli będą brały udział w takich rozmowach, to w odpowiedni sposób zdefiniują pojęcia aneksji, zagarnięcia terytorium po to, żeby móc to wykorzystać na Pacyfiku, żeby móc to wykorzystać w odniesieniu do Tajwanu. To jest sytuacja no, w tym sensie niebezpieczna również dla Europy Środkowej, dla wschodniej flanki NATO, bo tak naprawdę te cele maksymalistyczne nie dotyczą tylko Ukrainy, one dotyczą, mam wrażenie, również nas. To, co Putin wysłał przed wojną w grudniu do państw Zachodu, do państw NATO, do kwatery głównej NATO, w te swoje punkty, które były ultimatum, to nie było tylko ultimatum w stosunku do Ukrainy, to było ultimatum w stosunku do Zachodu, dotyczące na przykład obecności wojskowej w nowych krajach NATO. I w tym sensie ten maksymalizm no, dotyczy również nas, dotyczy też Polski, dotyczy Litwy, dotyczy w przyszłości pozycji w bezpieczeństwa państw bałtyckich i w tym sensie ma to wymiar no, dla nas też do pewnego stopnia egzystencjalny. Od siebie dodam, że jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, jak głęboko tkwi ta niechęć Rosjan do Ukraińców, to polecam taki wiersz Józefa Brodskiego, wielkiego poety na niepodległość Ukrainy. Można sobie zobaczyć, jak liberalny Rosjanin myśli, co myśli o Ukrainie. Jeśli mogę, znaczy tak. Nie tylko Brodski, tak. Sołżenicyn, Bułhakow, Tjurczew, Puszkin, znaczy cała, znaczy może nie cała, ale spora część wielkiej, tak zwanej wielkiej literatury, ona jest postrzegana w świecie jako wielka literatura rosyjska, jest tam bardzo głęboko wpisana niechęć, czy wręcz antyukraińskość. Tak, wręcz tam są, Ukraińcy są niemal, mają bardziej cechy zwierzęce niż ludzkie, tak, bardzo często. Dla Putina na pewno... Ukraina nie ma cech państwa. On to bardzo wyraźnie powiedział na szczycie NATO w Bukareszcie. Ja pamiętam, ja relacjonowałem ten szczyt, pamiętam to jego wystąpienie w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie. On mówił o Ukrainie jako o terytorium, jako państwie niezaistniałym. On odmawia atrybutów państwowości w Ukrainie. Znaczy jeden z celów, który moim zdaniem osiąga, to jest to, że tworzy z Ukrainy państwo klientelistyczne, takie, które wisi na pieniądzach pomocowych z Zachodu. Budżet ukraiński przecież nie istnieje. Gdyby nie mechanizmy pomocowe MFW, G7 czy Komisji Europejskiej. Ale to właśnie o to chodzi. Tak? Tak jak mówiliśmy tutaj o tym postrzeganiu animalnym narodu ukraińskiego w poezji czy w literaturze, tak samo Putin po prostu w świecie politycznym nie postrzega państwowości ukraińskiej w rozumieniu prawa międzynarodowego publicznego. To może ja też, coś dopowiem, skomentuję. Bo mamy z jednej strony faktycznie z negacją sensu posiadania czy istnienia odrębnej ukraińskiej państwowości.
ze strony władz rosyjskich. Mamy też głęboko zakorzenioną w kulturze rosyjskiej, czy w rosyjskiej takiej powszechnej świadomości, przekonanie, że samo istnienie Ukraińców jest jakimś historycznym nieporozumieniem, bo to tak naprawdę są tacy Rosjanie, tylko pod wpływem niekorzystnych dla Rosji i innych Rosjan warunków historycznych stworzonych w dużej mierze przez Polskę albo przez Zachód, tak? No ci Rosjanie, którzy przez jakiś czas byli poza obrębem państw kontrolowanych przez Moskwę i Petersburg, nabyli jakiegoś przekonania, że oni nie są Rosjanami, tylko są jakimiś Ukraińcami. Więc to są pewnego rodzaju separatyści. I nawet ci Rosjanie, którzy uważają, że Rosja napadła na Ukrainę, tak, to w skrytości ducha zazwyczaj, ja nie chcę naprawdę generalizować, ale zazwyczaj uważają, że Ukraińcy jako naród, no to jest taki dziwny naród. No dobrze, my powinniśmy zaakceptować, ale to jest takie historyczne nieporozumienie. I to jest oczywiście ogromna przeszkoda dla uregulowania, bo mamy tutaj konkretną wizję tożsamości, która jest kardynalnie sprzeczna z tym, co sami Ukraińcy uważają o sobie, ale także o Rosjanach. Więc mamy do czynienia konflikt tożsamościowy, bo jeśli zobaczyć naprawdę, co myśli społeczeństwo ukraińskie o Rosjanach, przynajmniej teraz, to mamy tam też pewne, bym powiedział, to jest może nawet niepopularne mówienie o tym w czasie wojny, niezręczne, ale wydaje mi się, że powinienem powiedzieć. Tam jest też przekonanie, że Rosjanie jako naród to jest taki naród drugiej kategorii, na pewno niższy cywilizacyjnie niż Ukraińcy, dlatego że jest naród, który nie zdołał nigdy rządzić sam sobą w sposób demokratyczny, to są tacy tryglodyci, którzy potrafią tylko napadać na swoich sąsiadów. I tak naprawdę w interesie całego świata jest, żeby odgrodzić Rosję i Rosjan takim murem, bo tam nigdy nie będzie demokracji, nigdy nie będzie normalnie, więc niech się kiszą w tym swoim rezerwacie. I to jest mniej więcej, ja tutaj trochę może przesadzam, ale to jest przekonanie bardzo głęboko zakorzenione w ukraińskiej opinii publicznej. No i w związku z tym proszę zwrócić uwagę, że jeśli mamy wojnę nie tylko dwóch państw wywołaną zbrodniczą decyzją Putina, ale mamy też tak głęboki konflikt tożsamościowy, to na uregulowanie tej wojny będzie potrzebowało, zejdzie bardzo dużo czasu. I no, całkiem niedawno w Czernichowie Ukraińcy, miejscowa władza na przykład przemianowała ulicę Aleksandra Hercena, który akurat ze wszystkich postaci rosyjskich, rosyjskiej kultury chyba był najprzyzwoitszy, albo jednym z najbardziej przyzwoitych, bo nawet powstanie styczniowe poparł i wspierał też, rozumiał uczucia Ukraińców i nie chciał ich trzymać przemocą w rosyjskim imperium, już nie mówiąc o Polakach, tak? Więc ta ulica została przemianowana na ulicę, no państwo zgadną kogo, Romana Szuchewycza. To jest efekt pewnej nacjonalizacji wywołanej wojną i ta nacjonalizacja po obu stronach i w Rosji i na Ukrainie też będzie czynnikiem, który trzeba będzie jakoś uwzględniać w przyszłych negocjacjach pokojowych, bo każda wojna się kończy kiedyś, tak? Może się skończy w różny sposób, ale to, że do negocjacji pokojowych dojdzie, no to jest rzecz pewna. Naturalnie przejdziemy do kolejnego pytania, które miało się wiązać z tym, o czym doktor Adamski mówił. Mianowicie chciałbym trochę zapytać o przemiany cywilizacyjne narodu ukraińskiego. Przypomina mi się dziennik Serhija Żadana, który opublikowano w tej antologii. Zresztą polecam, ona przeszła bez echa w Polsce. Ale bardzo, bardzo ważna publikacja. Serhij Żadan pisze tak. Gdyby Rosjanie rozpoczęli wojnę na pełną skalę w 2014 roku, nie byłoby najprawdopodobniej ani oporu, ani jedności. Rosjanie po prostu nie rozumieją, co się tutaj z nami działo przez ostatnie 8 lat. I tutaj doktor Adamski również poruszył kwestię dekolonizacji Ukrainy, tak mówią sami Ukraińcy. Znaczy, ja tego terminu nie użyłem. Tak, ale no ja go użyję. To też mi się przypomina teraz z kolei publikacja też takiej ważnej osoby ukraińskiej, Oksany Zabuszko, która uważała, że ta tradycja OUNUPA jest tradycją prozachodnią. Tak, ma nawet całą powieść na ten temat. Oksana Zabuszko również nie uważa Romana Szuchewycza za zbrodniarza. Tak, tak. Znaczy, tak, bardzo kontrowersyjna osoba. Tak. Tak, to niestety jest prawda.
Natomiast chciałbym zapytać o to, o czym Żadan pisze, to znaczy te przemiany cywilizacyjne narodu ukraińskiego. Czy możemy mówić o pewnym dryfowaniu Ukraińców ku Zachodowi, czy zrzucaniu tego, orugowaniu tego dziedzictwa rosyjskiego na Ukrainie? Na ile to jest realne i czy to jest, nie wiem, przemyślane, czy to jest pewien odruch emocjonalny, tak? To może pan doktor Konończuk. To jest intuicyjne, myślę. Znaczy, to się zaczęło oczywiście nie w 14 roku, tylko znacznie wcześniej. Znaczy, w ogóle spora część kultury ukraińskiej, która wprawdzie była rusyfikowana, potem sowietyzowana przez wieki, ale ona jest europejska. Znaczy, to jest to, co odróżnia Ukrainę i kulturę i tożsamość ukraińską od rosyjskiej. To są jednak wpływy te europejskie, głównie przez Polskę, przez państwa Europy Środkowej. I rzecz jasna procesy, o których pan mówi, one bardzo przyspieszyły w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Natomiast to nie jest tak, że Ukraina budowała na pustyni, czy buduje na pustyni, bo rzecz jasna korzenie, one były zawsze bardzo rozwinięte. Zresztą polecam państwu takie programowe wystąpienie jednego z ciekawszych ukraińskich polityków czy dyplomatów, czyli szefa MSZ-u ukraińskiego Dmytry Kuleby, który jesienią 2021 roku na jednej z konferencji lwowskich ma takie, bym powiedział, programowe wystąpienie, którym udowadniał, dlaczego Ukraina powinna być postrzegana nie jako państwo wschodnioeuropejskie, ale środkowoeuropejskie. Moim zdaniem w tym jego wystąpieniu jest sporo bardzo celnych argumentów, dlaczego tak rzeczywiście jest. Gdyby Rosjanie w 14 roku zrobili to, co zrobili w 22 roku, albo zaczęli robić w 22 roku, no to pewnie dzisiaj w Kijowie mielibyśmy nie Zełenskiego, tylko kogoś typu Medwedczuka, prawda? I granica rosyjsko-ukraińska, w ogóle Ukraina jako taka byłaby zupełnie innym państwem. Natomiast Rosjanie, którzy nam, i to jest pewnie ta pozytywna część naszej rozmowy, oni nam pomagają swoimi błędami. Rosjanie regularnie popełniają błędy strategiczne. W 14 roku, zresztą jest cała dyskusja w Rosji na temat tego, że trzeba było właśnie pójść w roku 14 czy po 14 na całość. Nie bawić się w jakichś tam pseudoseparatystów w Donbasie, tylko zająć nie tylko Krym, ale te zielone ludziki wysadzić też w Donbasie, w Charkowie, w Odessie, tylko już właśnie tak z pełnym zaangażowaniem. Jak wiemy, to się nie stało. Rosjanie z różnych powodów uznali wówczas, że lepiej jest to robić na zasadzie taktyki salami, mając nadzieję, że ta Ukraina w końcu spadnie im z drzewa i będą w stanie nad nią przejąć kontrolę. Co pokazuje, że Rosjanie po pierwsze słabo znają, czy w ogóle nie rozumieją Ukrainy, bo gdyby rozumieli, jakie też zmiany zaszły, gwałtowne, głębokie również po 14 roku, to pewnie Putin by się na to w 22 nie zdecydował. Znaczy, to nie przypadkiem w tych lukach Rosjanie mieli mundury paradne z myślą o tym, że nawet nie gdzieś tam w miastach Donbasu czy Charkowszczyzny, tylko w samym Kijowie ta parada się odbędzie. A z drugiej strony Rosjanie też słabo rozumieją Zachód, bo kalkulacje rosyjskie mówiły, że Zachód nic nie zrobi. Znaczy, Zachód się przestraszy i zachodniki w nie palcem. Jak wiemy, to się nie potwierdziło. To znaczy kategoryczne, karygodne błędy rosyjskie, one doprowadziły do sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Ale kończąc, sytuacja gdyby wzmacniania czy zmian w tożsamości ukraińskiej, ona jest nieodwracalna. I to jest ta pozytywna informacja także dla nas, bo nie ma powrotu do przeszłości. Znaczy Rosjanie popełnili błąd i oni nigdy nie będą w stanie sobie przekonać do siebie Ukraińców i nigdy nie będą w stanie, znaczy ten problem, jaki wynikł między nie tylko państwem rosyjskim a ukraińskim, tylko między Ukraińcami a Rosjanami, to jest klasyczny tego typu problem jak między Polakami a Niemcami niegdyś, tak, czy Francuzami a Niemcami. Tutaj być może większy, bo trochę w innych czasach żyjemy. Więc to jest kwestia, która jest pewnie na długie pokolenia. No i wóz albo przewóz. Znaczy ta wojna, jak tutaj ktoś dzisiaj powiedział, ona się w końcu zakończy. Celem Ukrainy, ale także naszym jest to, żeby ta wojna zakończyła się możliwie dobrą stronę dla Ukraińców. A to, że przy tym kultura ukraińska, na co też pan zwrócił uwagę, ma dzisiaj bardzo wiele do zaoferowania, bo to jest po prostu ciekawa kultura. Znaczy, mamy kilku naprawdę wybitnych twórców ukraińskiej literatury, ale jak gdyby nie tylko literatury, także nie wiem, teatru, czy szerzej w wymiarze kultury ukraińskiej, gdzie można powiedzieć, że no to nie jest nic nie nadzwyczajnego, dlatego że pewnie najciekawsze trendy to mamy na wielu przykładach, możemy pokazać. Także kultury polskiej, która przecież może
jeden ze swoich apogeów miała w wieku XIX, kiedy państwa polskiego na mapie nie było, więc jest to na pewno trudny, znaczy miejmy nadzieję, że wspomniany przez pana Żadan, tak, przepraszam, szczęśliwie wróci z frontu, bo z jakiegoś powodu się do armii zaciągnął. Nie jest wprawdzie na pierwszej linii, ale to jest na pewno twórca, który jeszcze wszystkiego co ciekawego, co miał do powiedzenia, nie powiedział. Ja sobie zdaję sprawę, że państwo pewnie oczekiwaliby jakiejś większej polemiki między panelistami, a ja mam ten problem, że w zasadzie mogę się podpisać pod diagnozą dyrektora Konończuka. Może z jedną sprawą, ja nie wiem, czy w 2014 roku, gdyby Rosjanie weszli, to Medveczuk byłby w Kijowie, być może byłby w Charkowie, albo ktoś taki, być może byłby w Charkowie, w Odessie i Ukraina by de facto byłaby podzielona, ale być może i w Kijowie. Natomiast na pewno Rosjanie byli, przynajmniej do 2022 roku, więźniami własnych stereotypowych wyobrażeń o Ukraińcach, które są pochodną i tradycyjnego obrazu Ukrainy i Ukraińców w rosyjskiej kulturze i też pewnego rodzaju doświadczeń w kontaktach z Ukraińcami z czasów Związku Sowieckiego. Ale proszę też zwrócić uwagę, że ta radykalnie antyrosyjska ze zrozumiałych względów tożsamość Ukraińców jest, wszystkich Ukraińców, jest zjawiskiem nowym, wywołanym po pierwsze i przede wszystkim agresją w 2014 roku i przypieczętowaną po prostu z agresją z 2022 roku i tymi wszystkimi zbrodniami. Natomiast w okresie, powiedziałbym, 91-2014, Ukraina była jednak pod względem ideologicznym, tożsamościowym, polem, no nie tyle może konfrontacji, ale przynajmniej rywalizacji dwóch wizji tożsamości ukraińskiej. Tej jednej, która była bardzo mocna na zachodzie Ukrainy, ale która też dominowała na Ukrainie Środkowej, tak? Może bez pewnych takich cech typowo galicyjskich, ale też dominowała. Która, bym powiedział, sprowadzała się do tego, że Ukraińcy są narodem europejskim, tak? Przynależność do Europy jest rzeczą naturalną, a większość problemów, które ma Ukraina, jest wynikiem przynależności Ukrainy do świata rosyjskiego, tak? Czy do Rosji, do Cesarstwa Rosyjskiego, potem do ZSRR i tak dalej. Nie? W związku z tym ten prozachodni kurs Ukrainy jest absolutnie rzeczą naturalną, a Moskwa musi się z tym pogodzić. Ja mówię o sytuacji, która była do 2014 roku. No ale była druga część Ukraińców, która owszem w 91 roku zagłosowała za niepodległością Ukrainy, ale niekoniecznie rozumiała, co będzie nadal. Tak? Ona była przyzwyczajona do języka rosyjskiego. Ona uważała, że Ukraińcy owszem są odrębnym narodem niż Rosjanie, ale tak naprawdę razem z Białorusinami tworzą pewną taką wspólnotę cywilizacyjną, która jednak się wyraźnie różni od Europejców. Ja celowo używam języka rosyjskiego od Europejczyków, bo ci Ukraińcy często mówili o sobie, no właśnie my, ale nie i w Europie, Europejcy, tak? Europejczycy. I było dużo partii na Ukrainie, które walczyło ten elektorat. Ja nawet mogę powiedzieć, że w Kijowie, w którym jednak tożsamość ta europejska, europejsko-ukraińska, to tak nazwijmy, narodowo-europejsko-ukraińska przeważała, ale ja wśród ludzi, z którymi rozmawiałem, i bynajmniej nie byli to jacyś mastodonci z czasów ZSRR, ale czasem ludzie w moim wieku, no byli tacy, którzy chodzili na rosyjskie filmy, tak, używali na co dzień języka rosyjskiego, uważali, jaka różnica, na jakim języku my gawarim, tak, jaka różnica, w jakim języku mówimy, którzy jeździli regularnie do Rosji, rozumieli rosyjską kulturę, a Zachód był czymś obcym. Ja bym powiedział, że na przykład no jakby popatrzeć na karierę prezydenta Zeleńskiego i wielu ukraińskich polityków, że oni się też wywodzą z tych środowisk. I dlatego ten błąd, nawet nie z 2022 roku, a z 2014, był fundamentalną pomyłką, był fundamentalnym błędem rosyjskiej polityki. Dlatego, że Putinowi wydawało się, że on weźmie Krym, a potem się jakoś Ukraińcy z tym pogodzą. On sobie nie zdawał sprawy, że on uruchomił procesy, które doprowadziły do tego, że ta grupa tych, powiedziałbym, Ukraińców uważających Ukrainę za część wschodniosłowiańskiej, nazwijmy to, czy ruskiej cywilizacji, radykalnie się zmniejszyła, a teraz prawie jej nie ma.
Ja tylko dodam, że w ogóle Rosjanie popełnili ten błąd niezrozumienia odrębności ukraińskiej, mimo tego, że polityk, którego nie podejrzewałbym o w jakieś takie eksponowanie ukraińskości nadmierne, czyli Leonid Kuczma, napisał nawet książkę Ukraina to nie Rosja, z takim dosłownym, łopatologicznym tytułem, który miał uświadomić w elity rosyjskie, że jednak mają do czynienia z trochę innym zagadnieniem w relacjach z Kijowem. Jeśli natomiast chodzi o europejskość w Ukrainie i poczucie elit, czy to w elit świata kultury, czy politycznych europejskości, to oczywiście jest ta rywalizacja zauważalna pomiędzy tymi tożsamościami, powiedzmy, zachodniej Ukrainy i wschodu szeroko pojętego. Przy czym wschód w gruncie rzeczy miał ograniczone szanse, żeby tą rywalizację wygrać, bo nie miał swojego Piemontu, nie miał swojej Galicji, która byłaby takim elementem skupiającym jakieś główne takie elementy tożsamościowe. Wręcz przeciwnie, Charków miał swoją elitę literacką, rzeźbiarską, malarską, teatralną, która po prostu reprezentowała zupełnie inne wartości. Ja miałem okazję spędzić sporo czasu z Żadanem wiosną 2022 w Charkowie. Zamieszkałem z jego środowiskiem w Teatrze Lalek po prostu, żeby zobaczyć, jak żyją w sytuacji, gdy Rosjanie stali w zasadzie na obrzeżach Sałtiwki północnej. On ten dziennik wtedy w zasadzie pisał, który został opublikowany przez Centrum Mieroszewskiego, Kawał Dobrej Roboty. Ja polecałem w raporcie międzynarodowym tą publikację i na każdym kroku ją polecam. Żadan bardzo wyraźnie w tamtym czasie mówił o tych takich, znaczy on miał w ogóle wtedy problem z pisaniem. Bardzo mocno to akcentował, że nie wie, jak dobierać słowa do tego, żeby to zrelacjonować, co się dzieje. Zresztą to samo mówił Chływniuk, że on miał na przykład problemy ze słuchaniem muzyki, z jakimś taką interpretowaniem konsumpcją kultury, czy też tworzeniem kultury. Ale Żadan w wiosną 2022 bardzo mocno podkreślał ciągłość pomiędzy tym, co się dzieje w Charkowie, a rozstrzelanym odrodzeniem, czyli tym takim nurtem bardzo europejskim w kulturze ukraińskiej z lat 30. XX wieku, czyli teatrem Berezil, który z Kijowa przeniósł się do Charkowa. Oni w ogóle mieli wystawiać 24 lutego sztukę rozstrzelanego odrodzenia. To zostało ostatnia próba generalna odbyła się 23 lutego 2022. Premiera się nie odbyła z powodu wybuchu wojny, ale oni bardzo wyraźnie podkreślali. Ja z nimi chodziłem wtedy po deskach dawnego teatru Berezil i tłumaczyli mi, na czym polega ta ciągłość, że oni nie chcą przegrać, tak jak rozstrzelane odrodzenie. Nie chcą skończyć na kole podbiegunowym albo wysłani gdzieś na wschód Rosji. I ta tożsamość taka powiedzmy europejska w tym w Charkowie, który jest położony przecież 50 kilometrów od granicy z Rosją, ona była ogromna. I tak jak mówiłem, wschód nie miał swojego Piemontu. Te idee, które były instalowane rosyjskiego świata na Donbasie, one były po prostu eksportowane z Federacji Rosyjskiej. O tyle Charków po prostu stworzył zupełnie odrębny ośrodek jakby myśli i idei, który był ośrodkiem po prostu europejskim, był ośrodkiem zachodnim. Ja w zasadzie od pomarańczowej rewolucji, od 2004 roku nie miałem wątpliwości co do tego, że ten wybór geopolityczny i wybór cywilizacyjny jest procesem i się dokonuje. W 14 roku nawet Majdan przyjął przecież nazwę Euromajdanu. Co było przyczyną w rewolucji w 2014 roku? Zakwestionowanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską przez Janukowycza. To było jednoznaczne. Rzadko się zdarza w historii rewolucji, żeby motywem głównym był wybór geopolityczny. Tak. I to jest, ale co do tego, że ten komponent w europejski w zasadzie
Chyba rzeczywiście można zaryzykować tezę, że on w dużej mierze został był podsycany polityką Putina, nie zrozumiał Ukrainy, ukraińskości. I mam wrażenie, że rzeczywiście polityka Federacji Rosyjskiej pomogła w stworzeniu takiego współczesnego narodu politycznego ukraińskiego, zorientowanego po prostu na Zachód i taki nieodwracalnie odcinającego się od tej Sowiecji, od wschodnich korzeni. Niestety z jakimiś elementami, które są z punktu widzenia Polski przykre. Takimi właśnie jak deklaracje Oksany Zabuszko o tym, że Szuchewycz jest bohaterem, że jest kimś, z kogo należy czerpać wzór. To są z naszej perspektywy Polski oczywiście elementy nieakceptowalne, bo Szuchewycz był po prostu zbrodniarzem najzwyczajniej w świecie. Natomiast co do zasady, nie mam żadnych wątpliwości, że ten proces od 2004 roku, a w zasadzie nawet od akcji Ukraina bez Kuczmy, on ma bardzo jednoznaczny wektor, to jest wektor europejski i w tym momencie po 24 lutego w 2022 raczej nie do odwrócenia.